nie mamy do czynienia z referendum. My mamy do czynienia z jakimś wypaczeniem referendum, z parareferendum, z jakąś pokraką referendalną, po to właśnie, żeby wzbudzać emocje, szanowni państwo, i żeby wykorzystać ten akt przy kampanii wyborczej i przy samych wyborach. Po pierwsze, zmobilizować wasz elektorat pisowski, który nie chce widocznie już na was głosować, macie takie badania. I druga sprawa, myślę, że istotniejsza dla was, czyli przede wszystkim kwestie finansowe. Brak przejrzystości finansowania kampanii wyborczej. Proszę państwa, my już mamy tego tak naprawdę w pełni widoczną sprawę przy piknikach 800+, gdzie wasi politycy przede wszystkim robią sobie kampanię, robią billboardy za pieniądze ministerialne. Przy referendum będzie, myślę, ta akcja dużo bardziej zmożona. Panie poseł, może mi pani jedną rzecz...